trenuję trójbój od wielu lat, jest to około 9 aktualnie. Dlaczego zaczęłam trenować trójbój? To jest dosyć taka dziwna historia, bo wcześniej trenowałam siatkówkę. Mieliśmy sezon przygotowawczy i zaczęłyśmy chodzić na siłownię. I wtedy mój pierwszy trener jakby zobaczył, że tutaj jestem zbudowana, zrobił mi test, czy dam radę zrobić przysiad, czy tam ile podniosę. No i moja kariera zaczęła się dosyć mocno rozwijać, bo już na pierwszych zawodach zostałam mistrzynią Polski w juniorach. Wtedy trójbój jeszcze nie był taki rozpoznawalny. A jak to się stało, że ten trójbój cię jednak przyciągnął? Tak? Co cię zainteresowało w tym? Mieliśmy fajną ekipę, która mnie tu w to wciągnęła, bo jednak atmosfera na treningu też robi swoje. No podobało mi się to, że zaczęłam osiągać jakieś sukcesy, a wiadomo, że jak się osiąga sukcesy, to chce się robić coś dalej, prawda? A co było najtrudniejsze? Chyba przyzwyczaić się do tego, bo tak naprawdę nigdy wcześniej nie miałam żadnego kontaktu ze sztangą. Tak dopiero miałam 18 lat, wcześniej trenowałam siatkówkę, w ogóle na początku trenowałam obydwie rzeczy, czyli chodziłam i na treningi siatkówki, i na treningi tutaj na siłownię. I chyba najgorsze było połączenie tego wszystkiego. Mhm. Teraz cały czas trenujesz, jesteś czynną zawodniczką, a oprócz tego czym się zajmujesz? Pracuję w firmie w Opolu, której zajmuję się projektowaniem i sprzedażą małej architektury. Mhm. Jak ci się udaje łączyć życie zawodowe, prywatne z treningami, które są dość wymagające? Generalnie bardzo dużo czasu poświęcamy na treningi, co sprawia, że mamy bardzo mało czasu wolnego na jakiekolwiek inne rzeczy. Generalnie musimy mieć wszystko po kolei ułożone z dnia na dzień, żeby wszystko zdążyć. Treningi, które robimy, trwają około 3 godzin, więc tak naprawdę jak przyjeżdżamy na siłownię o 18, to kończymy o 22, no to jak wrócimy do domu, to przeważnie jesteśmy tak zmęczeni, że idziemy spać. Mhm. Jak często w tygodniu trenujesz? Trenujemy 3 razy w tygodniu, takie treningi po 3 godziny, a w dniach wolnych staramy się trochę porozciągać, porolować, żeby, no, żeby zrobić jakąś regenerację, bo to też jest bardzo ważne. Prowadzisz szkolenia z trójboju siłowego. Na czym polegają takie szkolenia? Jak to wygląda? Generalnie dużo osób, która przychodzi na takie szkolenia, niby dźwiga, niby robi przysiady, jednak ich technika jest słaba. Zaczynamy tak naprawdę od tego, jak powinien wyglądać prawidłowy przysiad, prawidłowe wyciskanie czy prawidłowy martwy ciąg, tak żeby to miało ręce i nogi, żeby iść w siłę, ale też nie kaleczyć sobie ciała, bo to jednak jest najważniejsze, żeby po 2 latach treningu nie zostać kaleką. No i potem przechodzimy do praktyki. To jest chyba tak naprawdę ze szkoleń to jest najfajniejsza rzecz, bo tak naprawdę wtedy to, co powiedzieliśmy wcześniej, możemy wprowadzić w praktyce. I tak naprawdę ludzie dopiero wtedy widzą, o co nam chodziło, jak my tam im mówiliśmy to wcześniej. Oczywiście wtedy trzeba to wszystko jeszcze raz powtórzyć, ale jak widzimy progres, że na początku było tak tragicznie, a teraz jest jednak trochę lepiej i ludzie wiedzą, nad czym mają pracować, no to jest fajne właśnie. Czy nawet osoba, która nie chciałaby trenować trójboju, może wykorzystać jakoś elementy treningu siłowego? Oczywiście, tak naprawdę ćwiczenia wielostawowe są najlepszymi ćwiczeniami dla naszego organizmu, ponieważ wtedy angażujemy wszystkie partie mięśniowe i tak naprawdę prawdziwi trójboiści nie robią nie wiadomo ile brzucha, nie robią nie wiadomo ile bicepsa, tak naprawdę są bardzo dobrze zbudowani. I to też jest plus. A zauważyłaś jakieś zmiany, jeśli chodzi o podejście do kobiet trenujących trójbój siłowy? Czy coś się tutaj zmieniło? Jest ich przede wszystkim dużo więcej i są coraz silniejsze. Więc mam wrażenie, że teraz te kobiety, które dźwigają, robią bardzo duże wrażenie, szczególnie na mężczyznach. Kiedy zaczynałaś, było ci jakoś trudno jakby spotkać się z taką akceptacją, dlatego że wybrałaś taką, a nie inną dyscyplinę? Dużo osób pytało się, dlaczego w zasadzie to robię, przecież wcześniej trenowałaś sobie siatkówkę, to było zdrowe dla ciebie. Powiem szczerze, że nawet moja mama do dzisiaj mówi, ty już nie dźwigaj tych ciężarów, bo sobie coś zrobisz. Ja się za każdym razem martwię, jak ty jedziesz na te zawody. Czyli jednak w jakimś stopniu jest to ciężkie do zaakceptowania, jest, tak? Jest. Mhm. Jakie ciężary podnosisz na treningu, jakie na zawodach? O jakich tu mówimy kilogramach? No generalnie przysiady robię aktualnie w okolicach 160-170 kg. Wyciskanie to niestety jest moja najgorsza konkurencja, to tutaj tak około 77-82, coś takiego. No i martwy ciąg.
W ostatnim czasie po jakby zmianie kategorii wagowej trochę jakby spadła mi forma i tak około 170, bo wcześniej robiłam tak 185. Jakie są twoje największe sukcesy? Co uważasz za swój największy sukces? Największy sukces, jaki do tej pory, no najlepiej wspominam, to jest Mistrzostwo Europy Juniorów w trójboju siłowym klasycznym. Tak naprawdę w tym okresie zrobiłam bardzo, bardzo duży progres. Jakby miałam opiekę trenerską z zagranicy. Nigdy nie sądziłam, że będę w stanie udźwignąć takie ciężary. Później byłam na Mistrzostwach Świata i tam niestety byłam czwarta. No porażki też są częścią sportu niestety, nie da się zawsze wygrywać. Ale to też wtedy uczy nas czegoś, bo tak naprawdę zmusza nas to do jeszcze cięższej pracy. Przynajmniej ja tak mam. Dużo zawodników trójboju siłowego zaznacza, że bardzo ważna w tym sporcie jest psychika. Dlaczego? Jeżeli powiemy sobie tak naprawdę, że czegoś nie damy rady zrobić, no to już nie jesteśmy w stanie. Dlatego też bardzo ważny jest dobór jakby pierwszych podejść. Pierwsze podejście daje nam taką pewność, że już to zaliczyliśmy, że jesteśmy pewni tego, że już jesteśmy na dobrej drodze, żeby coś dalej osiągnąć. I wtedy głowa się troszkę uspokaja. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby nauczyć się panować nad stresem, aczkolwiek to nie przychodzi tak łatwo. Ty masz jakieś swoje sprawdzone sposoby? Jakiś czas temu miałam dosyć długą przerwę i teraz pierwszy raz startowałam na akademickich mistrzostwach Polski. I nie poradziłam sobie z głową. Był to dla mnie taki stres po tak długim czasie. Tym bardziej, że co innego jest osiągać coś ze stopnia na stopień, a co innego spróbować czegoś obronić po takim czasie. Mam wrażenie, że głowa mnie totalnie ostatnio pokonała, dlatego no, trzeba jakby pracować nad tym cały czas i na treningu. Nie mówić sobie, że o Jezu, dzisiaj mi nie pójdzie na pewno, bo dzisiaj czuję, że mi nie pójdzie. Trzeba starać się, dawać siebie wszystkiego na treningu, i to, żeby to się potem mogło dalej przełożyć na zawodach. Jeżeli ktoś chciałby zacząć trenować trójbój, co byś mu mogła poradzić? Jak się do tego zabrać? Na pewno nie będzie tak, że zaczniesz trenować i nagle osiągniesz nie wiadomo jaki sukces. Nie ma drogi na skróty. Wszystko trzeba osiągać stopniowo. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki.